Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Jacek Wawrzynek i mam zaszczyt poprowadzić rozpoczęcie konferencji Wyzwanie dla ratownictwa medycznego w Polsce, w Europie i na świecie, w ramach której odbywa się 9. Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa. Dobrochodnia. Dnia. Mene zwate Jacek Wawrzynek i ja rady, że mogę was tut przywitaty na konferencji Wyklikie dla ekstrena medycyna w Polsce, Europie i cyliomy świecie. Witam szanownych państwa i witam także naszych gości oglądających nas online za pośrednictwem platformy Nordisk Triget i serdecznie zapraszam do udostępniania transmisji. To wydarzenie o charakterze naukowym, adresowane głównie do specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ratowników medycznych, lekarzy, studentów kierunków medycznych, kierunków podmiotów leczniczych oraz podmiotów działających w ich otoczeniu społecznym i gospodarczym. Organizatorem wydarzenia jest Akademia Śląska, Wydział Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Wielkie brawa dla głównego organizatora. Współorganizatorem konferencji jest Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku. Wielkie brawa. Konferencja Wyzwanie dla Ratownictwa Medycznego w Polsce, Europie i na świecie jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Doskonała Nauka Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania to 324 560 zł i 64 grosze. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia w Polsce, Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy, Marszałek Województwa Śląskiego pan Jakub Chełstowski, Wojewoda Śląski, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej profesor Jerzy Robert Ładny oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wielkie brawa. Partnerami konferencji są Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łodzi, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych oraz serwis Nordic Triget. Wielkie brawa. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Rynek Zdrowia, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Wiadomości Lekarskie, serwis dla szpitali.pl, czasopismo Na Ratunek, czasopismo Emergency Medical Service, serwis Nordic Triget, program Trzeci Telewizji Polskiej, Radio Silesia oraz Telewizja TVS. Wielkie brawa dla naszych patronów medialnych. Witam serdecznie i proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego pana profesora Klaudiusza Nadolnego. Szanowni państwo, a państwo proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy poległych podczas wojny ukraińsko-rosyjskiej. Dużo proszę was, podnitate se i chwilnoju mowczanie po minuty zachyblyłych uwini. Dziękuję, dziękuję. Szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na ziemi śląskiej, ziemi zagłębiowsko-śląskiej w Czeladzi. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Bardzo mnie cieszy to, że kontynuujemy ten wielki projekt, który się zaczął już 10 lat, nawet i więcej temu. Mam na myśli tutaj relacje polsko-ukraińskie. Myślę, że jeszcze o tym będzie dzisiaj sporo mowy. Natomiast szanowni państwo, bardzo serdecznie chciałbym powitać panią senator Beatę Małecką-Liberę. Bardzo serdecznie witam panią senator Joannę Sekę.
Bardzo serdecznie witam rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Zbigniewa Gaciąga. Witam serdecznie gospodarza rektora Akademii Śląskiej, profesora Aleksandra Ostendy. Jak również panią prorektor Akademii Śląskiej, panią dr Magdalenę Wierzbik-Stońską. Serdecznie witam Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, panią Marię Materle. Witam przedstawicieli samorządu. Bardzo serdecznie witam prezydenta miasta Będzina, pana Łukasza Komuniewskiego. Witam serdecznie pomocnika do spraw bezpieczeństwa miasta Sosnowiec w imieniu prezydenta Arkadiusza Jednińskiego, pana Dominika Łączyka. Również w imieniu prezydenta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka, pana Rafała Stańko, naczelnika Wydziału Zarządzania. Witam serdecznie panią dyrektor Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, panią Agnieszkę Barczyk. Bardzo serdecznie też witam zaprzyjaźnione służby komendantów Państwowej Straży Pożarnej, komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, komendanta Marcina Pilarskiego, komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Arkadiusza Sperę, zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie pana Bartosza Smoraczyka. Witam serdecznie, dotarł do nas również pan poseł Mateusz Bochenek. Dzień dobry panie profesorze. Również jutro będziemy tak naprawdę gościć komendantów, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, jak również komendantów miejskich. Natomiast ludzi się już o 9 jest narada w Komendzie Wojewódzkiej, stąd też nieobecność, ale też wielkie brawa. Bardzo serdecznie witam komendanta Straży Miejskiej w Sosnowcu, Ireneusza Kosielskiego. Witam serdecznie dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu, Marcina Żaka. Naczelnika Jurackiej Grupy GOP, Roberta Pilarczyka. Witam serdecznie jeszcze raz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, profesora Jerzego Roberta Ładnego. Jak również panią konsultant wojewódzką w dziedzinie medycyny ratunkowej, panią dr Jolantę Majer. Witam serdecznie przedstawicieli dysponentów ratownictwa medycznego na czele z panią prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, jednocześnie panią dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego, panią Małgorzatę Popławską. Witam serdecznie dyrektora wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi, Krzysztofa Janeckiego. Dyrektora pogotowia ratunkowego w Częstochowie, Mariana Nowaka. Pana prezesa ratownictwo medyczne Żywiec, Piotra Dziedzica. Dyrektora cieszyńskiego pogotowia ratunkowego, Jana Kawuloka. Dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Poznaniu, Marcina Zielińskiego. Widzę, że jeszcze nie dojechał. Będzie też z nami dyrektor pogotowia w Siercach, Leszek Szpakowski. Witam też zaprzyjaźnione szpitale, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 Świętej Barbary w Sosnowcu, Krzysztofa Kowalika. Panią prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, panią Anetę Kawkę. I tutaj w podwójnej roli zarówno dyrektora szpitala w Rybniku, ale przede wszystkim jako prezesa Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, pana prezesa Jarosława Madowicza. Jak również witam krajowego eksperta do spraw ratownictwa medycznego przy Polskim Towarzystwie Ratowników Medycznych, pana doktora Michała Kucapa. Szanowni Państwo, a ja serdecznie witam naszych gości z Ukrainy. Szczero witają naszych hostej z Ukrainy. Witam serdecznie pana profesora Siergieja Dubrowa, wiceministra zdrowia Ukrainy.
Witam panią Irynę Mykaczuk, doradca premiera Ukrainy, wiceminister zdrowia w latach 2020-2023. Witam pana profesora Jurija Kuchyna, rektora Narodowego Uniwersytetu Medycznego Bogomolec w Kijowie. Witam pana profesora Iwana Mironiuka, wicerektora Narodowego Uniwersytetu w Użgorodzie. Wielkie brawa. Witam serdecznie doktora Mirona Matejkę, dyrektora Regionalnego Centrum Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Iwano-Frankowskie. Witam serdecznie pana Andrzeja Wasko, dyrektora Regionalnego Centrum Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof. Witam pana profesora Siegieja Fedorowa, kierownika Departamentu Medycyny Rodzinnej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankowskim. Serdecznie witam panią profesor Orynę Decuk, kierownika Katedry Socjalnej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankowsku oraz witam serdecznie pana profesora Romana Pukaliaka, dyrektora Lwowskiego Regionalnego Centrum Diagnostyki Klinicznej Lwowski Uniwersytet Medyczny. Serdecznie proszę o zabranie głosu. Jeszcze już mogę jedno zdanie. Oczywiście witamy wszystkich gości z Ukrainy, bo cała grupa liczy ponad 20 osób. Także bardzo nas cieszy, że tak licznie państwo wiedzieliście i możemy się tutaj spotkać. I specjalnie na sam koniec, i tutaj poproszę największe brawa, przedstawić osobę, która jest głową i mózgiem całej współpracy polsko-ukraińskiej od wielu, wielu lat. Profesor Robert Gałązkowski, dyrektor. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. A ja bardzo proszę o zabranie głosu wiceministra zdrowia Ukrainy, pana profesora Siergieja Dubrowa. Dear friends, colleagues, I don't know which language is better, English or Ukrainian. I'm so sorry I don't speak Polish. And first of all, I want to thank all organizator and Poland government and for all Poland people for support Ukraine in this terrible time for our country. Really, it's unbelievable in 21st century to understand that some country in the middle of Europe can live in under the war, and without support, without our friends and partners, it's impossible to stay more than 20 months in such terrible war in our country. In my presentation, I'll speak about Ukrainian medicine in war, and without support of our friends and Poland, our as my man, I'm one of the best friends in support us at this situation. And from all people, from Minister of Health, from government of Ukraine, I want to thank you for support and ask you still with us and all of us sure that we will win and we will live together and without war. Thank you. Thank you very much. Poproszę o zabranie głosu panią Irynę Mykaczuk, przepraszam, doradcę premiera Ukrainy. Witamy państwa, dziękuję bardzo za zaproszenie. Насамперед хочу також подякувати за величезну допомогу і підтримку України. За підтримку медичної спільноти. Нам надзвичайно приємно завжди було працювати з колегами з Польщі, а в цей дуже важливий для України час – це особлива підтримка. Наша потужна делегація поділиться досвідом, напрацюваннями. Ми радо приймемо ваші поради і ваш досвід і рухаємося разом спільно до перемоги за нашу і вашу свободу. Дякую. Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator, panią Beatę Małecką-Liberę. Witam państwa na mojej rodzinnej ziemi zagłębiowskiej, ponieważ jestem senatorem właśnie
z tego okręgu wraz z moją koleżanką Joanną Sekułą. Ja reprezentuję, jeszcze reprezentuję w dalszym ciągu Komisję Zdrowia w Senacie. Miałam zaszczyt przewodniczyć tej komisji, ale przyjechałam do Państwa, aby Wam przede wszystkim powiedzieć słowo dziękuję. Dziękuję wszystkim uczestnikom za podjęcie tego tematu i kolejnej dziewiątej już konferencji poświęconej wyzwaniom, jakie stoją przed ratownictwem medycznym, ale także przed całym systemem ratowniczym. Zdrowie publiczne to taki obszar, który dotychczas był obszarem uśpionym. Wydawało nam się, że mamy do czynienia tylko z chorobami cywilizacyjnymi, przewlekłymi, że to jest największe zadanie zdrowia publicznego. Nagle wszystko wokół się zmieniło. Zdrowie publiczne to olbrzymie zagrożenia, jakie stoją przed nami. To epidemie. Mieliśmy nieprawdopodobną sytuację z pandemią 2 lata temu, ale to nie znaczy, że takie epidemie nie stoją także przed nami. To także katastrofy, to zmiany klimatyczne, to wszystko wydarzenia, które będą działały się ad hoc i musimy do tego być bardzo dobrze przygotowani. Procedury, standardy to jedno, ale doświadczenie i wiedza to przede wszystkim. Dlatego uważam, że połączenie tej wiedzy pomiędzy doświadczeniem polskich ratowników, a doświadczeniem Ukrainy, która w tej chwili, tak jak powiedział pan minister, ma doświadczenia niechlubne z tego, co wydawało się, że się nigdy nie wydarzy. Więc myślę, że to wszystko zaowocuje bardzo ciekawymi, interesującymi wnioskami i rekomendacjami. I że kolejnej, oby nie, katastrofy jakiejkolwiek, ratownictwo medyczne i cały system opieki zdrowotnej będzie przygotowany profesjonalnie. Życzę Państwu dobrych rozmów, ciekawych wniosków i wierzę, że ta konferencja zakończy się bardzo interesującymi rekomendacjami. Wszystkiego dobrego, gratulacje dla organizatorów i dla wszystkich Państwa. Bardzo proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Mateusza Bochenka. Wielce szanowni państwo, chciałbym na wstępie podziękować za tą konferencję, za to, że dzisiaj tutaj się gromadzimy i będzie nam dane wysłuchać państwa, ekspertów, którzy znają się na tej jakże ważnej i szczególnej dziedzinie. Dziedzinie dla nas jako pacjentów dotyka w tych najtrudniejszych momentach, kiedy zagrożone jest nasze zdrowie i życie, ale wiemy wszyscy doskonale, jak ważne jest to, by dalej ratownictwo medyczne się rozwijało, by dalej inwestować w ratownictwo medyczne, ale także by wymieniać się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami. Dlatego tym bardziej cieszę się, że ta konferencja ma charakter międzynarodowy i będzie dane nam wysłuchać również tych spostrzeżeń, doświadczeń naszych sąsiadów z zagranicy. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, panu profesorowi także za to partnerstwo ze stroną ukraińską, za podpisaną umowę, bo przekonany jestem, że ona również przyczyni się do dalszego rozwoju i ulepszania tego obszaru. Życzę Państwu dzisiaj owocnych obrad. Życzę owocnej współpracy Sosnowieckiemu Pogotowiu z partnerem ukraińskim i życzę nam wszystkim, aby jak najwięcej wartościowych rzeczy udało się wypracować i również nam jako parlamentarzystom liczę na to, że Państwo przekażecie rekomendacje do wdrożenia w tej nowej kadencji polskiego parlamentu. Wszystkiego dobrego. W imieniu marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chełstowskiego, zapraszam panią Marię Materlę, radną Sejmiku województwa śląskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy goście,
według godności funkcji i urzędu. Panie profesorze, panie dyrektorze, bo dzisiaj pan jest właściwie tutaj w kilku rolach chyba. Ja dzisiaj mam przyjemność reprezentować marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chełstowskiego, samorząd województwa śląskiego. I powiem tak, bardzo się cieszę, że ta konferencja odbywa się właśnie tutaj, w naszym regionie, w naszym województwie. Kilka lat temu, kiedy jeszcze nikt z nas nie spodziewał się, że dotknie nas coś, co nazywa się pandemia, żyliśmy w dobrym zdrowiu, spokojnie, nie myśląc o tym, że jak składamy sobie życzenia, życzę ci zdrowia, szczęścia i tak dalej, to to zdrowie ma takie ważne w naszym życiu znaczenie. Wybuchła pandemia, stanęliśmy przed ogromnymi wyzwaniami, poradziliśmy sobie, uważam, że bardzo dobrze, szczególnie my jako województwo śląskie możemy być tego znakomitym przykładem. Ale nie skończyła się pandemia, a spotkało nas kolejne bardzo trudne doświadczenie. Nas i was, drodzy państwo, na Ukrainie. No niestety ktoś państwa zaatakował, ktoś, Rosja. Ktoś próbuje państwu zabrać tę wolność. I co? I znowu kolejne wyzwania. I tak się składa, że te największe wyzwania właśnie w obszarze zdrowia. Dzisiaj się spotykamy tutaj po to, państwo, specjaliści, lekarze, ratownicy medyczni, żeby te doświadczenia wzajemnie między sobą wymieniać. Bo jak pokazuje historia, stoimy przed coraz to trudniejszymi wyzwaniami. Oby tych wyzwań w przyszłości było jak najmniej, ale to nie znaczy, że musimy być uśpieni, tak jak tutaj wcześniej to zostało powiedziane. Panie profesorze, zwracam się też do wszystkich organizatorów, wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tej konferencji. Bardzo państwu w imieniu pana marszałka, swoim własnym, jako przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej w Sejmiku Województwa Śląskiego, dziękuję za to, że poruszacie państwo takie bardzo trudne problemy, ale również dobrze zapowiadające i rokujące. My jako województwo śląskie prowadzimy bardzo mocno zacieśnioną współpracę z Ukrainą. Wymieniamy się doświadczeniami na różnym szczeblu. I mam nadzieję, że za niego wizyta delegacji z województwa śląskiego na Ukrainie będzie tego najlepszym przykładem. Życzę państwu owocnych obrad, dobrych doświadczeń i pięknie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pierwsza rzecz to jest kwestia wyboru języka, bo ja nie potrafię po ukraińsku, trochę godą, ale na zagłębie mówienie, prawda, to tam nie za bardzo po śląsku chodzi. Więc może I will switch to English to make it conference really international. It's a ninth meeting of both Ukrainian and Polish paramedics and also physicians. And as we know, we are very much involved in what is going on in Ukraine. And I would like to say something that probably nobody will tell you during this meeting. First of all, during my first visit in Ukraine, I started for the statement that you don't say thank you. I mean, to Ukrainians, don't say thank you, because this is our common cause. This is our common struggle. Okay, we have to be together. And we hope that, of course, this tragic time will end very soon. But also I may declare that as a university, we will continue our cooperation with our Ukrainian friends. And of course, this meeting probably will help us what kind of new initiatives can be develop together. Also, many, you can see here that you have many important figures, both from medicine, from the Ukrainian side, as well as also very important. And also, I'd like there was one
organization that hasn't been mentioned yet, but I've seen a representative of the Humanos Foundation. Humanos Foundation, they also they also do a great job in Ukraine, and they are very modest, and they will not tell you what they do in Ukraine. They will not tell you. But they do really great things. So once again, welcome everyone. I really would like to congratulate organizers, scientific committee, all of the speakers and participants to be here. And I hope that you spend a fantastic time in Sosnowiec and Zagłębie. Okay. Zapraszam panią dr Małgorzatę Popławską, prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a zarazem dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Medycznego, SPZO, sankami i kolegami, którzy reprezentują ratownictwo medyczne na Ukrainie. Prawdą jest to, co powiedział pan profesor Nadolny, że kilkanaście lat temu, nie pamiętam, 14, 15, na jednej ze szkół zimowych organizowanych przez pana profesora Jakubaszkę, profesor Gałązkowski podszedł do mnie i mówi, a może byśmy tak zaproponowali współpracę w stronie ukraińskiej. I tak się stało. W tych pierwszych latach naszej współpracy oczywiście ona wyglądała inaczej. To były kursy, szkolenia, wzajemne wizyty studyjne, aż w którymś momencie pojawiła się myśl o organizacji konferencji. Naprzemiennie raz organizatorem była strona ukraińska, w kolejnym była strona polska. W tym okresie naszej współpracy nie przewidzieliśmy aż tak wielkich wydarzeń, które będą miały wpływ na nasze osobiste kontakty. Pierwszym oczywiście była pandemia, która przerwała możliwość wzajemnych, osobistych kontaktów. I druga, bym powiedziała, że jeszcze gorsza dla strony ukraińskiej, czyli wojna i te wszystkie wydarzenia zbrojne, które w tej chwili się toczą po stronie, znaczy na ziemi ukraińskiej. Dlatego ogromnie się cieszę i tutaj składam gratulacje wszystkim organizatorom, że udało się nam spotkać po kilku latach osobiście. Bardzo się cieszę, że widzę wszystkie koleżanki i kolegów, z którymi już naprawdę nie widzieliśmy się kilka lat i prawie że ze łzami w oczach witamy się tutaj, bo ta nasza współpraca, tak jak mówię, trwa od kilkunastu lat. Z olbrzymią życzliwością podchodzimy do państwa, z wielkim sercem staramy się, tak jak możemy, jako jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zrzeszone w naszym związku, pomagać państwu. Mam nadzieję, że dzisiejsza, ta dziewiąta konferencja dostarczy państwu wiele ciekawych wrażeń, ciekawych informacji, wytycznych, w ogóle jakichś wiadomości. Natomiast mam również nadzieję, że jubileuszowa, dziesiąta konferencja odbędzie się już w wolnej Ukrainie od działań zbrojnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Jerzego Roberta Ładnego, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej i kierownika Katedry Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Państwo parlamentarzyści, panie profesorze, panie doktorze, szanowni państwo, ja też jako współorganizator chciałem mieć tą przyjemność przywitania państwa, ale zanim przyszedłem na tę salę, okazało się, że prawie całą delegację z Ukrainy znam osobiście, więc witaliśmy się już tak jak przyjaciele, prawda? Ta współpraca trwa od kilkunastu lat i w moim przypadku to taka ciekawostka dla państwa informacja odbywa się na wszystkich poziomach. Pierwszy poziom, najniższy, to jest to, że udało mi się zatrudnić wspaniałego naukowca, panią doktor Klarysę Bochun z Kijowskiego Uniwersytetu imienia Szewczenki, która jest moim współpracownikiem. W tej chwili prowadzi mi certyfikowane laboratorium. Prowadzimy badania naukowe w Klinice Medycyny Ratunkowej w Białymstoku w takim najniższej jednostce. Później udało mi się doprowadzić do tego, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku nawiązał współpracę bilateralną z Uniwersytetem w Użgorodzie. No i w końcu mam też do czynienia z całym tutaj, z awangardą, z najwyższymi reprezentantami świata medycznego z Ukrainy w postaci tych
cyklicznych spotkań w konferencji naszych naukowych polsko-ukraińskich, w których staram się, no i chyba prawie we wszystkich uczestniczyłem, nawiązaliśmy kolejny etap, kolejny szczebel współpracy. On owocuje i publikacjami, i wymianą doświadczeń. No a z racji tego, że zajmuję się tą medycyną ratunkową i medycyną też pola walki, są bardzo nowoczesne, bardzo, bardzo dobre doświadczenia i wiedzę, którą od Państwa otrzymujemy i którą też staramy się wspólnie dla Państwa udostępniać i aktualizować. Więc jeszcze raz serdecznie Państwa witam, tych, których nie przywitałem. Cieszę się z nowych znajomości, bo ich jest coraz więcej. I tak jak powiedziała, liczę, że może już niedługo będziemy mogli się spotkać w takich warunkach, że spokojnie, bez myśli o tym okropieństwie wojny, spokojnie będziemy mogli tą współpracę dalej kontynuować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Aleksandra Ostendę, rektora Akademii Śląskiej. Szanowni Państwo, pozwólcie, że jako główny organizator tej konferencji powitam Państwa również bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym na tym prestiżowym spotkaniu, które jest niezwykle ważne społecznie, proszę Państwa. Tak jak w tytule, mamy wyzwania dla ratownictwa medycznego w Polsce, w Europie i na świecie. Jestem pod wielkim wrażeniem naszych gości z Ukrainy, którzy tak licznie do nas przybyli, mimo trudnej sytuacji, w której znalazła się ich ojczyzna. Dziękuję Państwu, że mimo tych wszystkich kłopotów znajdujecie Państwo jeszcze siłę, znajdujecie energię, żeby znaleźć czas przyjechać tutaj do nas, odwiedzić nas i podzielić się bieżącymi problemami. Też jestem przekonany, że konferencja, w której w dniu dzisiejszym uczestniczyli, będzie takim forum między nauką, między praktyką. Dowiemy się wielu, wielu bardzo ciekawych rzeczy, które na pewno doprowadzą do rozwoju ratownictwa medycznego. Szanowni Państwo, chciałbym ze swojej strony w imieniu wszystkich pracowników Akademii Śląskiej życzyć Państwu owocnych obrad, wymiany myśli, burzy mózgów i abyście Państwo z pozytywną energią po zakończeniu naszej konferencji, dwudniowej konferencji, mogli wrócić do pracy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, miłego czasu tutaj. I jako ostatniego poproszę o zabranie głosu pana profesora Roberta Gałązkowskiego, dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Nie wiem, od czego zacząć. Kochani, wydarzyło się w ostatnich latach, ale patrząc na historię Ukrainy, to nie jest tylko luty 2022 roku, ale to jest konflikt o wschód Ukrainy, który trwa od wielu, wielu lat. To, co się wydarzyło w lutym ubiegłego roku i co trwa do dzisiaj, to łamanie wszelkich zasad, łamanie wszelkich międzynarodowych konwencji, tomowanie niewinnych ludzi, mordowanie bezbronnych kobiet, dzieci i żołnierzy, którzy bronią swojej ojczyzny. To się dzieje obok nas. Te pociski spadają w okolicach Lwowa, w okolicach granicy polsko-ukraińskiej. To pokazuje, że o krok od tego, żeby ta wojna się rozszerzyła. To też pokazuje, że Ukraina pełni dziś rolę takiego obrońcy Europy. Nie dość, że walczy o swoją niepodległość, o swoją tożsamość, o swoją państwowość, to też broni Europy. I za to trzeba powiedzieć dziękuję. Natomiast dlaczego powiedziałem, że nie wiem, jak zacząć? Bo ja nie potrafię opisać bez emocji to, co się wydarzyło przez te 14 lat naszej współpracy. Nie potrafię opisać bez emocji, bo to są przyjaźnie, to są takie relacje, które trudno opisać. To są wspólne szkolenia, to są prywatne wizyty, to są spotkania rodzinne i
w tym świecie medycyny, świecie ratownictwa naprawdę prawdziwa współpraca. Kiedy wybuchła wojna, zadzwoniłem do Małgoni Popławskiej i mówię, działamy. Dziesiątki karetek, dziesiątki, setki samochodów z lekami, materiałami opatrunkowymi, z tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby zaopatrzyć rannych, pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. To postępowanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie z rektorem natychmiast podjęliśmy decyzję o organizacji pomocy. I kochani, wierzcie mi, ja to tak czuję, mówię o sobie, ja to tak czuję. Kiedy dochodziły informacje o kolejnych koleżankach, kolegach, którzy giną, o lekarzach, którzy giną tam na wschodzie, to człowiek traktował to tak samo, jakby to byli nasi. Bo my tym środowiskiem się znamy od lat. Pamiętam pierwsze dni po wybuchu wojny. Miałem przyjemność 14 lat temu poznać Irynę Mykyczak, która w tym czasie była odpowiedzialna za współpracę z Polską i zadzwoniła do mnie i powiedziała: Robert, prześlę ci za chwilę zdjęcie, działaj, pomóż, błagam. I zobaczyłem dziewczynę, która decyzją profesorów ukraińskich miała być wysłana do Waszyngtonu na leczenie, ale powiedziałem, że absolutnie nie. Nie zgadzam się na to. I ta dziewczyna trafiła właśnie na Śląsk. Zadzwoniłem do profesora Maciejewskiego i mówię: Adam, wysłałem ci zdjęcie, tak czy nie? I usłyszałem tak. Na granicy pobranie krwi, ta grupę krzyżówkę, bo zaczęła nam siadać w śmigłowcu. A była wieziona z okolic Odessy. Zabieg, który trwał kilkanaście godzin, interdyscyplinarnie prowadzony przez kilka zespołów lekarzy. Ale to dzisiaj pani minister Irina o tym powie. Irina, chcę ci podziękować z całego serca, bo tych telefonów, uwierzcie mi, były setki. To nie był jeden przypadek, to były setki. To był transport chorych dzieci, to był transport rannych dzieci, to był transport, ten transport miał skalę w tysiącach, natomiast to, za co ja odpowiadałem, te transporty lotnicze, to były te stany najcięższe, te stany, które wymagały czasu. I powiem wam szczerze, że Ukraina przez osobę Iryny Mykyczak jako wiceministra zdrowia zyskała polską empatię i przyjaźń. Ona była taką, jest taką osobą, która swoją dobrocią, swoim stylem bycia potrafi jednoczyć i za to ci, kochanie, dziękuję z całego serca. Jest druga osoba na sali. Ja mówię na nią matka, bo to jest jedyna osoba, której słucham w Ukrainie, jak już tam za daleko płynę. To jest profesor Oryna Decyk. Bo tak naprawdę z nią 14 lat temu zaczęliśmy to wszystko robić. Jest takim dobrym duchem na każde, tak dobrym duchem osobą doradcy, osobą organizatora, która spaja też środowisko naukowe w Ukrainie, to środowisko ratownicze. Dużo bym mówić i nie chcę już przedłużać, bo o każdym z Ukrainy bym mógł coś powiedzieć. Jurij, tobie dziękuję, przyjacielu, za to, że jesteś. Jesteś rektorem, młodym profesorem, bo ja jestem starszy nawet o rok od profesora Kuszyna, ale kochani, ja pierwszy raz spotkałem się z takim odbiciem nauki, faktycznym odbiciem nauki z Uniwersytetu Bohomolca, bo mamy różne doświadczenia we współpracy, natomiast mnie zauroczyło, jak robiliśmy szkolenie TC3, przyjechał z Kijowa profesor anestezjologii, rektor uniwersytetu i słuchajcie, jest szkolenie TC3, a ten w to bagno się włożył i normalnie ćwiczył, i normalnie ćwiczył. I to mi pokazało, że to jest otwartość, to nie jest profesorek, tylko to jest praktyk, lekarz, który chce się uczyć, który chce uczyć innych.
Robimy też, zaczęliśmy też bardzo duży projekt szkolenia lekarzy anestezjologów w Kijowie, który będziemy kontynuować, z takiej wyrafinowanej medycyny szpitalnej już i z elementami oczywiście przedszpitalnymi. Jest prorektor z Kijowa, nasz wielki przyjaciel, razem z żoną, z którą się nie widzą, wreszcie sobie, to jest dramat. Wybuchła wojna, Siergiej wywiózł żonę, dzieci za granicę, a sam został na polu walki. Jest. Jest Lwów, jest Kijów, jest Iwano-Frankowsk. Są inne osoby, które reprezentują inne ośrodki i ratownictwa, i nauki w Ukrainie. Z całego serca was witam. Z całego serca dziękuję, że do tego spotkania doszło. A pana, panie ministrze, proszę o jedną rzecz. Żeby był pan taki sam, jak koleżanka Mykyczak. Wie pan, dlaczego o tym mówię? Wie pan, dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście jest współpraca na poziomie rządowym, są podpisywane umowy. Ale jak nie ma człowieka i człowieka, który potrafi rozmawiać, to nic się nie załatwi. Natomiast jeżeli oprócz tej funkcji oficjalnej jest po prostu ludzkie, dobre podejście, chęć rozmowy, chęć wsparcia wzajemnego, szacunku, wszystko można zrobić. I niestety życie pokazuje, że politycy najlepiej jakby za dużo nie mówili. Dlatego, że czasami dwa zdania, dwa słowa mogą zniszczyć coś, co było budowane przez lata. I moim największym pragnieniem jest to, żeby to, co ta wojna zrobiła. I tu trzeba powiedzieć, że zasługa dla prezydenta Rosji, bo Polacy i Ukraińcy nie potrafili dojść do takiego poziomu porozumienia. To on to zrobił. To on to zrobił i nie wiem, czy o to mu chodziło. Ale jemu się to udało, że Polacy i Ukraińcy stanęli obok siebie. Marzę o tym, żeby ten straszny czas się skończył. Ten czas, który powoduje, że ludzie na sygnał alarmu chowają się, nie śpią po nocach, bo ten alarm o różnych godzinach jest, ile można tak żyć. To jest wyniszczenie narodu, to jest degradowanie, niszczenie świadome narodu. Czym Ukraińcy są winni? Pytam się, że nie mogą żyć w swoim suwerennym państwie. I rolą Polski, pomimo różnych różnic, pomimo różnych politycznych zdarzeń, które mogą negatywnie rzutować na spojrzenie dwóch państw, to naszą rolą, tych, którzy tu jesteśmy, tych lekarzy, pielęgniarek, ratowników, jest to, żeby to budować. Bo czasami skuteczniej się buduje od dołu niż od góry. Bardzo dziękuję. I bardzo proszę o zabranie głosu profesora Klaudiusza Nadolnego. Głosu nie będę zabierać, bo już zabierałem, natomiast bardzo bym poprosił tutaj na środek pana rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Gaciąga, profesora Akademii Śląskiej Aleksandra Ostendy i profesora Roberta Gałązkowskiego. Szanowni Państwo, chcieliśmy tutaj wspólnie podziękować. Takie podziękowania przygotowaliśmy, które chcemy złożyć na ręce pana ministra. List gratulacyjny dla ministra zdrowia Ukrainy Wiktora Laszko, dla wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, ale przede wszystkim wszystkich medyków na Ukrainie. Za to, co robicie, zawsze jesteśmy z wami.
Szanowni Państwo, tu też padało już kilka razy te imię, nazwisko. Myślę, że wszystko już jest wiadomo. Pani profesor Oryna Decyk. Oryna, dziękujemy Ci za wszystko. Słowa są zbędne, bo tu profesor Gałązkowski bardzo szczegółowo opowiedział. Pani Iryna Mykyczak. Jedno zdanie powiem. Zawsze skromny, zawsze niewidoczny, ale zawsze jest na pierwszej linii frontu. Profesor Sergii Fedorow. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu profesorom. Szanowni Państwo, chciałem zaprosić stronę ukraińską, ponieważ chciała zabrać na sam koniec. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Też strasznie cieszę się za tą współpracę, która już od lat trwa między nami. I no, w dodatek do tego, co mówił pan profesor Gałązkowski, opowie, że dzięki tym ćwiczeniom wspólnym, tym nauczeniom wszystkim, to nie uda się nawet porachować, ile życi jest ratowano. Dzięki temu, że nasi ratownicy medyczni znali te wszystkie standardy europejskie, natowskie i umieli poradzić sobie na polu boju. I przede wszystkim, bo to każde życie jest najcenniejsze, ale nauczono nas, naszych ratowników medycznych, i temu, jak im postępować na polu walki tej. Tak? I dlatego no, bardzo dziękuję. Ta współpraca będzie ciągnąć, kontynuować dalej. Ale bardzo dziękujemy od Iwano-Frankowska, dlatego że właściwie ta współpraca przede wszystkim tam rozpoczęła się i będę kontynuować. I jak widzicie, że i Lwów, i Kijów, i Тернопіль, і jeszcze mnóstwo miast do nas долучиться, так, приєднати. Ну зараз ми мусимо подякувати найперше нашому синкові. Robert. Panie profesorze. Panie profesor, Robert Gałązkowski. Musisz tu przyjść, bo muszę ciebie jeszcze raz pocałować i bardzo podziękować. To jest serce i dusza tej współpracy i tej Polski dla Ukrainy, bo zawsze to ciągnie mimo wszystkiego naprzód. Bardzo Ci dziękuję. Тут за мною стоїть бути іде пан професор Сергій Федоров, ви ж знаєте. Володимир Дзьобан, то є директор нашого департаменту здоров'я в Івано-Франковському воєводстві, і пан Мирон Матейко є директор Центру підготовки рятункової медицини катастроф Івано-Франковського. Так, наступний то є теж добрий дух, той, який завжди з нами, і головний організатор дійшовшого споткання,
nasz drugi pan profesor Klaudiusz Nadolny. Dobrze. Tak. I w tym roku zapoznałam się z bardzo poważnym jego magnificencją, pan rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg. Nie spodziewałam się, że bywają takie profesory, no sama dusza, tak, same otwarcie i ta chęć pomocy, chęć współpracy i co najważniejsze, przeraził nas wszystkich, bo kiedy była taka ekskursja po naszym uniwersytecie, a w jednym miejscu studenci zdawali krew dla naszych żołnierzy. I pan profesor wsparł się, że ja będę zdawać krew. A może nie? Nie. I zdał dla naszych żołnierzy krew, tak że uratował życie jeszcze tym swoim czynkiem. Bardzo dziękuję i chcemy dziękować. Jeszcze nasz bardzo taki dawny dla współpracy przyjaciel już, pan profesor Jerzy Robert Ladny, który w każdej konferencji brał udział i będzie brać. On mnie nauczył, że jest różnica między medycyną ratunkową i ratownictwem medycznym. Tutaj jakieś wszystkie anioły zaraz będą latać. Bo jeszcze jeden dobry duch, ten, który jest takim praktykiem, wy zaraz zobaczycie, o kim mówię. Że to jest moja też szczególna miłość już od dawna, który, jak pan Robert Galaskowski mówi, trzeba jechać w Ukrainę? Nie, kiedy szefie? To jest nasz doktor nauk o zdrowiu Marcin Podgórski, który od... Ja nawet nie wiem, ile on już podgotował tych naszych ratowników medycznych. No. Dziękuję. Ale jeszcze nacaluję. Tak, myślę, że to jest nasza wszystkich przyjaciółka. Bo kiedy ona tutaj teraz mówiła, też łzy mi zeszły na oczy, bo to naprawdę tyle karetek, ile ona organizowała z całej Polski jeszcze wtedy na Donbas w 2014 roku. I teraz Robert tylko mówi, Małgosia trzeba, a ona tu szuka i już kareta, ale karetka nie prosto, karetka wyposażona. I czasem, to może tutaj nie opowiadamy, ale czasem takie były przemycenia, że to nie do opowiadania. To gdyby nie pan, nie Robert Galaskowski i nie pani Małgorzata Poplawska, bardzo dziękujemy za współpracę i... Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że ja oczywiście odbieram to wyróżnienie, ale w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów, którzy zarządzają stacjami pogotowia ratunkowego w całej Polsce, bo jestem prezesem Związku Pracodawców i to nie były tylko i wyłącznie karetki krakowskiego pogotowia, ale można powiedzieć, że cała Polska zawsze na prośbę i na jakieś wysłane nawet maile w tej sprawie czy podczas wideokonferencji, to wszyscy zawsze z pełnym sercem i z otwartą duszą na każdą moją prośbę odpowiadali. Stąd taka duża ilość karetek i sprzętu mogła służyć w tych wszystkich pomocowych działaniach na Ukrainie. Także ja osobiście odbieram tą nagrodę w imieniu wszystkich zarządzających i wszystkich członków Związku Pracodawców. Dziękuję.
jeszcze dwóch przyjaciół, to jest Roman Pałka i Teresa Pałka. No ich niestety tutaj nie ma, to poprosimy pana dyrektora Roberta. O, to ja, jeżeli dla was poproszę przekazać, bo od samego początku też zawsze byli z nami i współpracowali. Jeszcze raz, no bardzo, bardzo dziękuję. Mówił pan jego magnificencja, żeby nie mówić dziękuję, ale to jest niemożliwe. To jest w ogóle niemożliwe, bo bez was, bez waszego wsparcia, no my by nie byli tam, gdzie my teraz jestem i widzimy naprzód naszą przyszłość. Jeszcze raz bardzo dziękuję i owocnej współpracy. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz i będziemy rozpoczynać konferencję. To są słowa skierowane dla wszystkich, ale przede wszystkim dla naszych przyjaciół z Ukrainy i tego Państwu życzymy. Szcze nam merła Ukrainy i sława i wola, szcze nam bratija młodi, uśmiechnięta dola. Zynut naszej woriżenki, jak rosnąci, zapomnijmy i bracia u swojej storonci. Duszy tiło mi położym za naszą swobodę i pokażem, szczo my bracia kozackiego rodu. Jeszcze nie umarła Ukraina, ni chwała, ni wola. Jeszcze do nas, bracia młodzi, uśmiechnie się dola. Zginą nasi wrogowie, jak na słońcu rosa. Będziemy rządzić i my, bracia, w naszych własnych stronach. Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności. Pokażemy, że my, bracia, z kozackiego rodu. I tego wam serdecznie życzymy. Usiądźcie Państwo i serdecznie zapraszam na wykład inauguracyjny, który wygłosi profesor Robert Gałązkowski. Wykład pod tytułem Organizacja ewakuacji poszkodowanych z pola walki drogą powietrzną. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To teraz skupimy się trochę na retoryce. Kochani, wykorzystanie statków powietrznych, samolotów na historię już w latach 18 ubiegłego wieku. Ja powiem parę zdań o tym, co działo się w Polsce, a później o tym, co robiliśmy. Generał Felicjan Sławoj Składkowski oraz generał Stanisław Rupert, oboje to lekarze, którzy decyzją generała Sławoja Składkowskiego zostały powołane sekcje medyczne w wojskach lotniczych, które miały przede wszystkim pomagać rannym żołnierzom, ale mogły być również wykorzystywane do transportu pacjentów cywilnych. I powiem wam ciekawostkę, dotarłem do okulnika ministra Sławoja Składkowskiego z 1923 roku, gdzie w tym okulniku jest napisane coś takiego. Polecam tym językiem, polecam panom wojewodom, panom wójtom, aby na terenie każdej gminy w Polsce znaleźć o długości 700 i szerokości 400 metrów, tak aby samolot mógł wylądować w nocy i w dzień. Zachęcam do tego, aby nie był to teren podmokły. Gdyby samolot miał lądować w nocy, należy w skrajnych punktach prostokąta rozpalić ognisko, tak aby wiedział, gdzie wylądować. 1923 rok. A drugi ciekawy okulnik jest taki. Wprowadzam opłatę za transport pacjenta cywilnego na trasie, w której samolot go przewiezie. Koszt dla pacjenta cywilnego bądź jego rodziny będzie wynosił zakup biletu drugiej klasie w pociągu, czy będzie adekwatny do tego kosztu, tak jakby pociągiem na tej trasie był przewieziony. To jest 100 lat temu, ale jakie to było proste i ciekawie zorganizowane.
To są, proszę Państwa, pierwsze samoloty, które były wykorzystywane do transportu rannych. Te pierwsze wersje zakładały, że w ogóle nie leci medyk, tak? Tylko to było stanowisko dla dwóch pacjentów i pilot, który siłą rzeczy pilotował. Pierwsze samoloty sanitarne. Proszę Państwa, później wchodzą już bardziej zaawansowane konstrukcje i powstają, stacjonują jako te sekcje medyczne na lotnisku w Bydgoszczy, w Dęblinie, Grudziądzu, Krakowie, Lidzie, Lwowie, Pucku, Poznaniu, Toruniu i w Warszawie. Tam przed wojną były zlokalizowane zespoły lotnictwa sanitarnego oparte o wojska lotnicze. Kolejny francuski samolot, który był w stanie przewozić dwóch pacjentów. Tu widać ułożenie pionowe. I to był pierwszy Lublin, pierwszy samolot, który miał istotny zasięg operacyjny, bo 600 kilometrów od lotniska. Kolejny prototyp. I proszę Państwa, do wybuchu II wojny światowej, do września 1939 roku, 27 maszyn było wykorzystywanych w transporcie pacjentów. I co się później wydarzyło? Polski rząd poprosił o to, żeby te samoloty zostały przerzucone do Rumunii. Tam miały być przezbrojone do wersji wojskowej, ale oczywiście zostały przez Rumunów aresztowane i już nigdy na polskie niebo nie wróciły. Parę praktycznych informacji. Zaczął się COVID, czasami mamy zdarzenia o charakterze masowym, czyli ze znaczną liczbą poszkodowanych, trzeba ich szybko ewakuować w zależności od stanu. Lotnicze pogotowie ratunkowe wspólnie z ośrodkiem, Wojskowym Ośrodkiem Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego RCC i ASAR-em podpisało porozumienie o właśnie realizacji misji MEDEVAC, tak, z wykorzystaniem statków powietrznych będących w dyspozycji wojska. W czasie COVID-u, kiedy musieliśmy przewieźć pacjenta na dużą odległość, a był to pacjent wszczepiony do ECMO, żeby był większy zasięg, braliśmy śmigłowce wojskowe. Tutaj wspólnie, kiedy wybuchła wojna, Irinę wtedy na bieżąco o tym informowałem, dostałem polecenie przygotowania mobilnego zespołu, którego rolą będzie w przypadku napływu znacznej liczby rannych z Ukrainy dokonywanie granicznej oceny stanu pacjenta, nie chcę mówić segregacji, oceny stanu pacjenta i dysponowania do transportu po polskich szpitalach. Wspólne ćwiczenia z wojskiem, przerzut sprzętu, wspólne szkolenia z policją, mówimy tutaj o większych śmigłowcach, o dużym zasięgu. I my to faktycznie ćwiczyliśmy. Wsparciem i zabezpieczeniem dla naszych działań na granicy miała być jednostka specjalna GROM. Dlatego wiele godzin wspólnych ćwiczeń po to, żeby mówić tym samym językiem, rozumieć się i żeby każdy znał swoje miejsce w tym układzie. Cały czas ćwiczenia ewakuacyjne właśnie ciężko rannych. I proszę Państwa, powstaje specjalna procedura, która określa, w jakich przypadkach te statki wojskowe można zadysponować. I z drugiej strony jest raport czy wniosek, który podpisywałem o użycie takiego statku powietrznego. One przez określony czas miały gotowość 24-godzinną, czyli na nasze potrzeby, jak naprawdę coś się działo, to było to w miarę na bieżąco uruchamiane. Wykonaliśmy łącznie 57 lotów z wykorzystaniem lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych przez 2000, 2001, 2022. I tutaj też jest z podziałem na numery rejestracyjne, ale to nie jest istota. Proszę Państwa, powstał plan tak zwany zabezpieczenia medycznego. Wskazane jest zaplanowanie organizacji transportu dużej liczby osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia przy wykorzystaniu
zespołów ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego z ewentualnym wykorzystaniem również wojskowych pojazdów sanitarnych czteronoszowych oraz potencjału załóg i statków powietrznych będących w dyspozycji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wojska. Monitoring dostępności miejsc w zakładach leczniczych w zakresie posiadanego potencjału we wskazanych oddziałach, w tym blokach operacyjnych, analiza stałej sytuacji dostępności śmigłowców oraz wojskowych na terenie całego kraju. Organizacja i koordynacja lotniczego transportu to było zadanie i moje, i Marcina mojego, i Centrum Operacyjnego Pogotowia Lotniczego. Za to odpowiadaliśmy. Dzięki Bogu udało mi się kupić 2 porządne samoloty i dzięki tym samolotom Learjet 75 już o dużym bardzo zasięgu samoloty, bo są, jesteśmy w stanie do Stanów tym polecieć, wreszcie Polska się takich samolotów doczekała. Ale proszę Państwa, jak pamiętacie ten potężny wypadek w Chorwacji, tak? To po raz pierwszy Polska była samowystarczalna, żeby przywieźć swoich obywateli, musieliśmy korzystać z innych środków, tylko już własnych. W tym samolocie są 3 stanowiska intensywnej terapii. Tymi samolotami byli wożeni też obywatele Ukrainy, żołnierze, dzieci, osoby ranne, tak? W czasie tej całej akcji operacyjnej. No to, co jest podstawą, to jest jednolity standard wyposażenia. U nas w każdej bazie, w każdym śmigłowcu, jak podchodzisz do walizki, ją otwierasz, w tym samym miejscu w całej Polsce są te same leki. To jest standaryzacja, to samo wyposażenie. I to jest coś, co pomaga, tak? Bo to człowiek się po prostu nauczy tego i nie myli. Proszę Państwa, wybuchła wojna. 2 marca. 2 marca poprosiłem ministra o to, żeby wydał mi polecenie, żebyśmy uniknęli wszelkich formalności. Wydał mi polecenie, że rannych mam przewozić normalnie w zakresie działalności HEMS. Mieliśmy sygnał, jedzie ciężko chory pacjent, telefon jeden, drugi, sprawa zamknięta. To nam tak uprościło, to wszystko przechodziło przez naszą Irinę, tak? Bezpośredni kontakt, zdjęcia, dokumentacja medyczna, szybkie przygotowanie i szybka realizacja transportu. Kochani, ja chcę Wam powiedzieć, bo ja nie wiem, czy znacie tą kuchnię, czy nie, ale przygotowanie po wybuchu wojny w Ukrainie było takie, że my przez całą dobę mieliśmy dostępność wszystkich wolnych łóżek na terenie Polski, wszystkich bloków operacyjnych, żeby w razie, kiedy mamy gwałtowny atak, dużo rannych, to my wiedzieliśmy o każdej godzinie w czasie doby, gdzie tych rannych wieść. A Śląsk, Małopolska i Podkarpacie dwukrotnie zostały postawione w stan gotowości z dostępnością 6000 łóżek. Dwukrotnie. Więc to nie jest fikcja. To nie jest fikcja. My naprawdę jesteśmy gotowi, żeby pomóc, żeby ratować. Bo przecież wiecie, jak w Ukrainie wygląda ewakuacja. Zaczyna się na wschodzie wstępne zaopatrzenie, stabilizacja w centrum, przewiezienie na Lwów i stąd ewakuacja. Andrzej Łasko najczęściej, za co dziękuję, odpowiadał za transport na stronę polską. Ukraina. Analiza sytuacji operacyjnej, organizacja i koordynacja transportu lotniczego, analiza odległości. To wszystko było cały czas ćwiczone. Cały czas było, to nie było potrzeby ćwiczyć, bo my to robiliśmy. Więc to nie było dla nas żadne zaskoczenie. Było wezwanie, była natychmiastowa reakcja. No i też się zaczęła Białoruś, tak? Działania związane z uchodźcami. Tam też odgrywaliśmy rolę ewakuacji, to jest złe słowo, ale transportu rannych i funkcjonariuszy, i żołnierzy, ale przede wszystkim uchodźców, którzy przez stronę białoruską byli wpychani różnymi metodami na terytorium Polski. I niejednokrotnie dochodziło do obrażeń u tych pacjentów. Mieliśmy przygotowane 3 mobilne grupy, punkty segregacji,
namioty, to wszystko stoi cały czas w gotowości na wypadek realnego zagrożenia. Tutaj wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, to też muszę powiedzieć, fantastyczna współpraca ze Szkołą Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie, która dysponuje jednym szpitalem polowym. My mamy jako pogotowie lotnicze drugi szpital polowy i byliśmy w stanie przygotować miejsca dla około 50 pacjentów i 6 stanowisk intensywnej terapii. Plan był taki, że przejmujemy pacjenta, stabilizacja, ocena, organizacja transportu albo lotniczego, albo karetkowego, wybór miejsca, gdzie transportujemy pacjenta, a tam przygotowany blok, operacja, to co trzeba. To było ćwiczone i to jesteśmy w stanie realizować. Proszę Państwa, mobilna grupa zabezpieczenia medycznego, moje dziecko z 2001 roku. Kiedyś miałem dyżur lekarza dyżurnego kraju, taka funkcja kiedyś w Polsce była, i zadzwonił do mnie wicepremier Pol i powiedział tak: panie doktorze, w Egipcie zostały zaatakowane 2 polskie autokary, jest 24 rannych, proszę po nich polecieć i ich przywieźć, ma pan czas 24 godziny. Czym polecieć? Jaki sprzęt wziąć? No ale jest polecenie, trzeba realizować. Wojskowy samolot Kaza, sprzęt rezerwowy z pogotowia, sprzęt rezerwowy z pogotowia lotniczego, na Kazę i polecieliśmy. Wróciłem i napisałem do pana premiera Pola: jak będzie pan więcej do mnie dzwonił, to niech pan mi da 1,5 bańki, żebym miał taki sprzęt przygotowany na każdy wylot. No i dał. I tak się zaczęła mobilna grupa zabezpieczenia medycznego. Czyli czas gotowości zespołu do 6 godzin. To jest tak zwany red team, czyli zespół czerwony, 2 lekarzy, 2 ratowników, przedstawiciel działu logistyki medycznej, logistyk sprzętu, materiałów opatrunkowych, sprzęt medyczny spakowany do specjalistycznych skrzyń, radiotelefony, kontakt telefoniczny. I zobaczcie Państwo, żeby postawić taki mobilny punkt, który jest w stanie zaopatrzyć 500 pacjentów, potrzeba 500 kg sprzętu, 21 toreb, 16 walizek, wymiary mniej więcej takie jak 20 kg na samolot i 4 plecaki, 1 agregat podtwórczy. A tak to wygląda w drodze do śmigłowca bądź samolotu wojskowego. To jest sprzęt na pierwszy rzut. I później faktyczne działania, już ćwiczenia w rozłożonym szpitalu, który jest w stanie 46 osób przyjąć. Wspólne cały czas szkolenia. Proszę Państwa, łączna liczba przetransportowanych pacjentów, obywateli ukraińskich od początku wojny do 6 czerwca w całej Polsce wyniosła 72 przypadki. W tej chwili jest 85. To są... Przede wszystkim proszę zobaczyć, 63% to byli mężczyźni, 37% kobiety, 70% dzieci, 30% dorośli. Największe epicentrum transportu miało miejsce w marcu 2022 roku. Czyli miesiąc po wybuchu wojny. No i proszę zobaczcie, transport stanowił tylko 20%, tylko 20%. 80% to by były loty na ratunek. Czyli 80% tych pacjentów wymagało natychmiastowej, podkreślam, pomocy. I teraz tak, 68% transportu zostało wykonanych śmigłowcami, a 32 samolotami. No i tutaj są wskazane jednostki, które te transporty robiły. A tu jest, proszę Państwa, rozpoznanie według kodu ICD-10, czyli choroby układu krążenia to było 3 przypadki, choroby układu nerwowego 4,
choroby układu oddechowego 2, inne 3, nowotwory 9, urazy 16 i zaburzenia wydzielania wewnętrznego 3 przypadki. W zeszłym tygodniu przerzucaliśmy rannego żołnierza oparzonego, tam ponad 80% w stanie ciężkim, do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. I to jest właśnie, zrobiliśmy zdjęcia, które nie za dużo mówią, ale są to faktycznie zdjęcia z tego wydarzenia, kiedy od karetki z Lwowa przejęliśmy rannego żołnierza i został przetransportowany. Przejściu granicznym ta akcja się odbywa i został przetransportowany do szpitala w Łęcznej. Proszę Państwa, musimy być gotowi na wszystko. Nie możemy tylko myśleć, że to nas nie dotyczy, to nas nie dotknie. Trzeba naprawdę poważnie traktować to, co się dzieje i prosić Boga, żeby albo w kogoś piorun szczegół tam w okolicach, albo żeby przyszedł rozsądek do głowy i żeby ta bezsensowna wojna, to podkreślę, bezsensowna wojna, bo nie wiadomo o co się skończyła. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo Panie Profesorze i teraz zapraszam profesora Jerzego Roberta Ładnego, profesora Sergija Dubrowa i doktora Michała Chłycała i oddaję głos, poproszę poprowadzić pierwszą sesję. Proszę Państwa, tutaj jest pewna dowolność, bo część referatów jest przygotowanych w języku angielskim i będzie przedstawiona w języku angielskim. Część referatów jest w języku polskim i może być przedstawiona w języku polskim, angielskim lub ukraińskim i część referatów będzie w języku ukraińskim, ale myślę, że one będą tak dobre, że będą zrozumiałe. W pierwszej kolejności chciałbym prosić panią profesor Irynę Kyczak, o przedstawienie profesor Dubrow. A profesor Dubrow na pierwszy wyjmał. Panie profesorze, trzeba lepsze okulary. Są znakomite. A to bardzo przepraszam. Napisaliśmy nie dość, że drobnymi literkami. Okulary są dobre, tylko jeszcze na ciemnym tle. Bardzo przepraszam. Proszę pana profesora Siergieja Dubrowa, pierwszego zastępcę ministra zdrowia Ukrainy, o przedstawienie referatu do Ukrainian Healthcare System Transformation i to Undefined Medicine Front during crisis Located full-scale invasion and war in Ukraine. Bardzo proszę. Dear friends, colleagues, my presentation is in English and I want to ask you to speak in Ukrainian and presentation will be in English. If it's more comfortable for you, I may speak in English also. Just a moment. Дійсно, як я говорив в вступному слові, ніхто не міг повірити, що в 21 столітті в центрі Європи розпочнеться війна. Але коли всі українці прокинулися в абсолютно висих куточках серед ночі 24 лютого від вибухів, важко в це було повірити, але Україна почала жити в повномасштабній війні. Війна триває вже майже 10 років, але вона тривала на сході країни. А зараз ми говоримо про повномасштабне вторгнення і про ті виклики, в яких наша країна вже живе понад 20 місяців. Звісно, в умовах війни ми розуміємо, що бюджет країни спрямований на підтримку військових, підтримку і розбудову армії,
Звісно, жодна країна в світі не готова до війни, і медична система, і економіка, і військові навіть в країні, яка потенційно готується, ми бачили на прикладі Ізраїлю, так, тобто перші дні, причому Ізраїль воює багато років, і армія в них набагато була більше підготовлена, ніж в Україні. Звичайно, говорити про адекватне забезпечення системи охорони здоров'я здавалося б дуже важко. Бюджет медичний мав дефіцит мінус 50 мільярдів гривень, що становить 74% від потреб охорони здоров'я, які планувалися на рік. Звісно, порушення логістики, руйнування маршрутів, руйнування лікувальних закладів призводить до того, що кожен п'ятий українець втратив можливість звернутися за медичною допомогою. Міграція населення, міграція медичних персоналів, близько 7 мільйонів громадян України були переміщені в країні, і важко сказати, яка кількість, але це мільйони українців, які змушені були виїхати за кордон. 73 заклади охорони здоров'я були релоковані, були понад 4 тисячі медичних працівників, були змушені змінити своє місце роботи, але якщо ми аналізуємо записи в електронній системі охорони здоров'я України, то близько 8% медичних працівників кількість зменшилась на 8% порівняно з довоєнним роком. Понад 150 цивільних медиків було вбито росіянами, з них майже 50 на робочому місці. Я думаю, що весь світ облетіла ця історія, коли хлопець інтерн Лор перший день, 1 серпня, перший день, свій робочий день лікарем, був вбитий в Херсонській лікарні. Два дні тому, після бомбардування російськими ракетами лікувального закладу, не буду називати заклад, але також в Херсоні, тяжко травмовано двох медичних працівників, за життя однієї з них досі продовжується боротьба. Катастрофічна ситуація з демографічними показниками, і ми розуміємо, що більшість людей, які поїхали з України, це жінки, це вагітні, і на превеликий жаль, за прогнозами, до 2100 року Україна матиме найгірший прогноз демографічний, враховуючи таку динаміку. Руйнування закладів охорони здоров'я. Майже 1500 об'єктів закладів охорони здоров'я були пошкоджені, 190, ця цифра кожен день змінюється, 194 заклади були зруйновані вщент, і, звісно, ми маємо ці заклади відновлювати, відновлюємо, і вдячні нашим друзям і партнерам за допомогу відновленні. Понад 420 закладів було відновлено. Звичайно, зараз ми можемо говорити про відновлення закладів, які зазнали пошкоджень мірних, дах, вікна. Зруйновані заклади відбудувати дорого, важко, і більшість закладів знаходиться на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, тобто це ще наші завдання на майбутнє. Мільярди доларів збитків від руйнування медичної інфраструктури в Україні. Якщо говорити про карети швидкої медичної допомоги, то одна з п'яти швидких, а загальна кількість їх майже 700, була викрадена, знищена або зруйнована окупантом. Робота лікарів. Звісно, робота змінилась на початок війни. Я працював в 17-й лікарні, в університеті, і для нашого колективу це працював, ну і зараз продовжую раз на тиждень чергувати, центр політравми правого берега міста Києва. І, звичайно, величезне навантаження було саме на наш заклад. І колектив лікарні, в якій я працюю, і колектив будь-якої лікарні, мені здається, в нашій країні готовий до роботи в екстремальних умовах. Певною мірою, тут можливо це звучить іронічно, але підготував нас ковід до виклику війни, я маю на увазі і обладнання, і дружба в колективах, і вміння командної роботи, і забезпечення медикаментами, звичайно, в тому числі. В моїй лікарні 24 лютого абсолютно практично весь персонал, за винятком молодших медичних сестер, хто чергує, не чергує, вони були на роботі, і більшість персоналу протягом місяця-півтора
просто жили на роботі, не виходячи з лікарні. Центр травми, 5 операційних столів, інколи перші дні, перший тиждень особливо було важко. Доводилося оперувати на, маючи 5 столів, одночасно 8-9 пацієнтів. І, звичайно, ці оперативні втручання проводились не лише в операційній, а й на каталках і на ліжках в палатах інтенсивної терапії. Сортування, ну, при масовій госпіталізації, коли декілька десятків пацієнтів госпіталізовують протягом години, да, то ми говоримо про медичне сортування. Не зовсім працюють ті нормативи, які в нас були напрацьовані Євро-2012, маю на увазі паперові ці картки, вони губляться, втрачається інформація діагностична, тому демографічні дані, якщо вони є просто маркером на тілі пацієнта, так само як певні обстеження, ви бачите рентген грудної клітини, Blue Fast, тобто в приймальному відділенні щонайменше два апарати УЗІ, на той час було, зараз їх вже є більше. І інформація заноситься безпосередньо на тіло пацієнта, на тілі пацієнта вона так надійно зберігається. Порушення логістики з забезпеченням препаратами крові. Ми і раніше грішили в нашій лікарні, маю на увазі, проводили пряме переливання теплої свіжої крові, коли це було заборонено. От, але дякую міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку вже перші декілька днів від початку війни, коли міністр відвідував нашу лікарню, ми проговорили цю проблему і МОЗом було затверджено наказ, який дозволяв нам проводити пряме переливання теплої свіжої крові вже в юридичному аспекті. Дійсно, я не можу сказати, що на станції переливання крові в місті Києві не було препаратів крові, свіжозамороженої плазми або еритроцитарної маси. Препарати були, але не було можливості транспортувати. Всі ми пам'ятаємо перші дні, коли російські танки були в Києві і на Оболоні, і до метро Берестейського з Житомирського напрямку. Можливо було забезпечити логістичну доставку і крові, і харчування. Тому при масивній крововтраті, ну тут дівчина 27 років, комбінована травма, черепно-мозкова, ножове поранення серця з пересіченням вушка шлуночка лівого, 7 літрів, і механічна травма, зокрема черепно-мозкова і опікова травма. 7 літрів крові, така голопатія, і ми змушені були проводити пряме переливання, 5 чи 6 наших колег, лікарів, були донорами для проведення прямого переливання. Реінфузія. Метод, який використовували, мабуть, ще в 19 столітті Микола Іванович Пірогов, але до цього методу, ну, про нього теж в військових умовах не слід забувати. Зібрана кров з порожнин тіла пацієнта проціжувалась через марлю і проводилася реінфузія цієї крові. Пацієнту, ну, за історію нашої клініки, я не знаю, мабуть, сотні, якщо не тисячі літрів реінфузованої крові було використано. Не реєструвались практично ускладнені переливання, якщо немає високого гемолізу, але в умовах війни обмеженого ресурсу це є методом, який рятує життя пацієнтів. Уламки, які ми отримували з різних органів наших поранених. Робота, ну, перший тиждень у нас було близько 20 трахеостом, мабуть, виконано, дилатаційних і шкірних. Вікна в лікарні були заблоковані ящиками, там на різних фотографіях видно, з метою безпеки ящики з розчинами. В палатах, зрозуміло, було темно, да, і от за допомогою мобільних телефонів підсвічували операційну рану при виконанні тих чи інших маніпуляцій. Оця фотографія, там якийсь відомий телевізійний канал цей час був в палаті. Під час накладення трахеостоми буквально за тиждень ми отримали потужні налобні ліхтарі в кількості 5 штук, які зараз використовуємо в своїй роботі. Тобто, ну, тут від американських наших друзів, але дуже швидко, скажу, протягом тижня в нас вже була можливість користуватися тими девайсами, які нам допомагали. Ну, це види поранених, одночасно інколи 2-3 бригади хірургів оперували пацієнта, тому що майже 50%. Точно цифру не пам'ятаю, там чи 46 чи 47% пацієнтів з віномибуховою травмою, це все-таки поєднані пошкодження, пошкодження різних анатомічних ділянок. Робота на територіях, ми знаємо, що близько 50
90% сьогодні, де є деокупованими, розуміємо, що якнайшвидше там слід забезпечити надання медичної допомоги. Не завжди можемо робити це так швидко, як хочемо, і після того, як військові дозволяють заходити цивільним, не реально, практично в перші дні забезпечити допомогу первинної ланки. І тому тут величезна подяка нашій службі екстреної медичної допомоги, яка перебрала на себе функцію не лише екстренки, а і функцію надання первинної медико-санітарної допомоги людям на деокупованих територіях. І знов-таки безмежна подяка фахівцям, які дозволяли вже з перших днів після деокупації забезпечувати надання медичної допомоги. Буде більше говорити, але це дійсно є колосальною проблемою виснаження, вигорання. І тут програми з боку уряду, з боку реалізована в Україні за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров'я, охопила вже понад 50 тисяч лікарів, переважна більшість, які мають сертифікати. Ну, це знов фотографія з лікарні 17-ї, в якій я працював. До речі, Юрій Леонідович, щодня, да, перші, мабуть, два тижні, коли були найтакі гарячіші дні нашої роботи, щодня долучався до нашої роботи, щодня був в лікарні. Гуманітарна допомога. Звісно, як я вже сказав, жодна країна, жодна лікарня не готові до повномасштабної війни, і неможливо було б забезпечувати медичну допомогу без підтримки і допомоги друзів. І дійсно, величезну кількість гуманітарної допомоги ми почали отримувати з перших днів війни, продовжуємо отримувати її до сьогоднішнього дня. Це і обладнання, це розхідні матеріали, це медикаменти, які нам вкрай потрібні. Всього понад 15 мільярдів гривень надано матеріальної допомоги. Це майже 40 країн світу і понад 16 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Наступне питання, яке також не можна не висвітлювати, це медична евакуація. І медична евакуація як поранених, так і хворих пацієнтів, пацієнтів онкологічного профілю, дітей, дорослих. І тут наші найважливіші партнери – це, звичайно, Польща, хаб у Жешові, через який було транспортовано до країн Європи, якщо я не помиляюсь, 2650, понад 2650 громадян України. Майже 400 хворих і поранених, які лікуються в закладах охорони здоров'я Польщі за програмою Медивак, за що ми безмежно вдячні вам, нашим друзям. Всього евакуйовано близько 4 тисяч військових та цивільних для лікування в клініках за кордоном. Допомога головою, розумом і руками близько 700 медичних працівників з різних країн світу стоять пліч-о-пліч з українськими лікарями, як на лінії фронту, так і в цивільних госпіталях, допомагаючи, навчаючи наших фахівців, рятуючи життя українцям. Не дивлячись на війну і ті виклики, перед якими стоїть система охорони здоров'я, ми продовжуємо реформу, ми розширюємо пакети медичних гарантій, ми переглядаємо держі-коефіцієнти, а також розширюємо програму «Доступні ліки» – це питання реімбурсації лікарських засобів. Коли в 2015 році мій великий друг Станіслав Клєк, я думаю, що багато хто його знає, це лікар-хірург, сумісно ми писали публікацію щодо реімбурсації препаратів для ентерального парентерального харчування в Європі, то Україна тоді була на самому низу, найгірший показник був, да, по країнах Європи. В нас взагалі не йшла мова про реімбурсацію якихось лікарських засобів. На сьогоднішній день понад 500 лікарських засобів входять в програми реімбурсації. Ми продовжуємо розширювати програму реімбурсації, удосконалення якості медичної допомоги, ну і, звичайно, імплементація законодавства, перегляд Європейського Союзу, перегляд українського законодавства для максимального наближення до європейських вимог.
Звичайно, основною метою Міністерства охорони здоров'я є забезпечення якісної, доступної і безоплатної медицини, і глибоко переконаний, що ми зможемо це зробити. Ми маємо відновити зруйновану інфраструктуру і зробити її кращою, ніж вона була до війни. І це приклади відновлення ланок первинної медичної допомоги в регіонах, в даному випадку це Київська область, там, де були зруйновані центри ПСМД. Реабілітація. Знов таки, ніхто не думав і не мог прогнозувати, що буде потреба в такій кількості пацієнтів, що потребуватимуть реабілітаційної допомоги. І тут ми просимо і потребуємо допомоги наших партнерів і дуже вдячні за ту допомогу, яку ви нам надаєте. Близько 7,5 тисяч реабілітаційних ліжок, якщо розраховувати за ізраїльською моделлю, потрібно для України. У нас є план розбудови реабілітаційних центрів. Катастрофічно не вистачає фахівців. Я знов-таки хочу подякувати всім нашим партнерам і Польщі, зокрема, за допомогу в підготовці кадрів для реабілітації наших захисників і захисниць. Продовжуємо диджиталізацію, продовжуємо реформи. І, до речі, ці фотографії з моєї лікарні під час блекаутів минулого року. Буквально 12 хвилин не було світла, не переключився автоматично генератор. А от на трьох столах проводились оперативні втручання, так, і в таких умовах ми теж працюємо, це нас не лякає, бо ми сильні, ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Ще раз хочу подякувати нашим друзям, партнерам, це зустріч з міністром охорони здоров'я Польщі, ми півтори години провели разом, проговорили про плани взаємодії, плани подальшої нашої роботи і спілкування. І ще раз хочу всім подякувати за ту допомогу, підтримку, яку ми вкрай потребуємо. І дуже велике прохання залишатись з нами до перемоги, оскільки ми боремося не лише за свободу, незалежність України, а за свободу усієї Європи. Дякую вам. Dziękuję bardzo. Jakoś nie przewidzieliśmy, a jesteśmy troszkę opóźnieni czasu na dyskusję, ale prelegenci są do Państwa dyspozycji w czasie przerwy kawowej. Teraz chciałbym poprosić pana rektora Jurija Kuczyna o przedstawienie referatu pod tytułem The Contribution of Bogomolsk National Medical University to the Struggle of the Ukrainian People Against the Russian Aggressors. Please. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy koledzy z Ukrainy i Polski, to jest zaszczyt dla mnie wygłosić wykład dla Państwa. Pozwólcie przedstawić temat wkład Narodowego Uniwersytetu Medycznego walki narodu ukraińskiego z rosyjskim agresorem. Proszę. Народовий університет медичний імені Олександра Богомольця завжди виконував функції традиційні. Едукація, практики і стажі заводове, науки, життя товариське. На тим слайді можна побачити детальніша структура нашої вчені. Як панство відзе, маємо різні відділи, заклади едукаційні, дидактичні, клініку університетську, університетський центр стоматологічний, бібліотеки, академіки і інше. Навіть в окресі війни університет кашталці понад 10 тисяч студентів, а також мами докторантів, стажистів медичних і лікарів, резидентів і інших. Щоб учитися така дужба лічба студентів, наша кадра рівніш є дуже дуже. То са праві 3400 працівників, понад 1300 кадра академіцька, і то са професори, доценці, викладовці. На початку війни функції університетські
zwiększyły się. Uniwersytet pracował na potrzeby sił zbrojnych i sił obrony terytorialnej. Pojawiły się programy edukacji nie tylko dla studentów i rezydencji, ale także dla żołnierzy i innych kategorii. Personel uniwersytetu pracował w szpitalach wojskowych i cywilnych. Współpracowaliśmy z programami Czerwonego Krzyża. Największe, że to, że uniwersytet kontynuował edukację i naukę. Nawet w schronach studenci i kadra akademicka kontynuowali naukę i edukację, jednocześnie prowadząc badania medyczne. Największym problemem była ewakuacja studentów zagranicznych, obcokrajowców na zachód i dalej, poza granicę Ukrainy. Uniwersytecki Centrum Stomatologiczne rozpoczął pracę od 2 marca, za jeden tygodń od początku Wielkiej Wojny. Od tego czasu prawie 30 tysięcy pacjentów było leczone. Ponieważ problemy stomatologiczne są nadal aktualne podczas wojny dla wszystkich kategorii pacjentów, cywilów i wojskowych, kobiet i mężczyzn, a także dzieci, które potrzebują pomocy anestezjologicznej. Na tym zdjęciu Państwo może zobaczyć ćwiczenia z żołnierzami, które nadal są na wojnie. Wśród nich są nasi koledzy, studenci i inne osoby, które przed wojną nie mieli stosunku do wojska. Na pierwszym zdjęciu jest mój syn i nasz student Nikita, który teraz jest na czele jedności wojskowej. Nawet w Kostnice w Kijowie brakowało ludzi do pracy. I nasi koledzy i studenci pomagali tam. Bo do pracy w Kostnicy nie łatwo było znaleźć chętnych. Tutaj Państwo może zobaczyć, że do szpitala uniwersyteckiego został ewakuowany szpital wojskowy z Irpienia podczas okupacji miasta. I byliśmy razem do września tego roku. Na tym slajdzie i następnym są statystyki, ile pacjentów było leczonych w szpitalu uniwersyteckim od marca 22 do września tego roku. Na razie leczymy wszystkich pacjentów i cywilów, i wojskowych. I to jest czy nie jedne zdjęcie z naszymi wojskowymi koledzami, bo nie wolno było fotografować. Od tego czasu uczymy nie tylko studentów i lekarzy, a także cywilów, żołnierzy i pracowników przychodnich instytucji. W sumie ponad 700 osób odbyli szkolenia. Na tym slajdzie Państwo mogą zobaczyć szkolenia i treningi dla wojska na różne tematy. Pomoc wewnętrzna w warunkach działach wojennych, umiejętności stabilizacyjne medyków sił specjalnych i inne. Wśród nich są policja, żołnierze i siły obrony terytorialnej. Bardzo ważnymi tematami są bezpieczeństwo radiologiczne jądrowe, a także reagowanie na zagrożenie chemiczne. Pamiętam, że kiedy był dzieckiem w szkole, w czasie Sowietów, to ćwiczyliśmy te tematy i nigdy nie dumałem, że nie myślę, że to temat będzie aktualny w czasach przyszłych. Tutaj na zdjęciu jest mój kolega, współautor wykładu, który prowadził większość z tych zajęć na odległość i nie tylko. Na slajdzie są przedstawione tematy tych wykładów dla różnych osób. Na tamten czas to były najbardziej aktualne tematy.
Chcę podziękować Polsce i innym krajom, które od początku wojny nie tylko współpracowały z nami, ale także maksymalnie wspierali nas. Jednym z największych projektów był kurs szkolenia dla personelu oddziału ratownictwa medycznego w Ukrainie pod kierownictwem Roberta Galanzowskiego. Ten kurs był zrealizowany wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Ukraińskim Stowarzyszeniem Anestezjologicznym, a także przy współpracy z Ministerstwem Ochrony Zdrowia i personalnie panem ministrem Wiktorem Leszką. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie wzrastała. I w tej chwili mamy informację, że mamy dofinansowanie na kolejny etap. Kolejne 4 slajdy obrazują, jak nasi pracownicy dydaktyczni i studenci pomagali, współpracowali z wojskami, cywilami i dziećmi w akcjach wolontaryjnych. Na tych zdjęciach można zobaczyć, że uniwersytecki dom studencki przyjęli pod swój dach domy opieki i różnych kombatantów. Uniwersytet nadal zostaje się hubem humanitarnym dla wszystkich potrzebowań. Jak to tu? Nawet w okresie wojny trwa działalność naukowa. Ale teraz mamy o wiele więcej tematów wojskowych. Ta obrona, PhD, była pierwsza w Ukrainie od początku wojny pełnowymiarowej i odbywała się w trudnych i niezwykłych warunkach. Pamiętam, że wtedy był alarm. I od tego czasu mamy ponad 15 otwartych przewodów doktoranckich i habilitowanych. I zatwierdzone są tematy badaczne. Chciałem podkreślić, że nasi doktoranci to są wyjątkowo wojskowi lekarze. Na kolejnych slajdach Państwo możemy zobaczyć statystyki rekrutacji na studia pierwszego stopnia w 2022 i 2023 roku. Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Bogomolca tradycyjnie jest liderem wśród uniwersytetów medycznych w Ukrainie. Mamy studentów ze wszystkich regionów Ukrainy, nawet z Krymu, Lugansku i Donecka. Bardzo ważnym aspektem jest wspomaganie w opracowaniu protokołów badań medycznych wojskowych. Na tym slajdzie Państwo widzą protokół znieczulenia pacjentów z traumami wojskowymi. Jestem jednym z autorów tego protokołu. Nad tym tematem pracujemy razem z koledzami ze wszystkich krajów z Unii Europejskiej. Ten projekt dotyczy badań międzydyscyplinarnych z zakresu bólu fantomowego. Na sam koniec chciałbym zauważyć, że funkcje uniwersyteckie nie zmieniły się jakościowo. Jednak oni zmienili się ilościowo, zwiększyły się. Edukacja teraz są obiekty rezydencji, studenci, lekarze, ale również żołnierzy, ratownicy i inne kategorie. Praktyka lekarska zawiera nie tylko kliniki uniwersyteckie, ale i medycyna cywilna na terytoriach wyzwolonych, medycyna wojskowa, ratunkowa, a również zdrowie mentalne i rehabilitacja. Teraz prowadzimy duża liczba badań naukowych dla wojska, a także kształcimy kadrem dla wojska naukowe. I życie towarzyskie sfokusowane jest wokół wolontarzy w szerokim rozumieniu tego słowa. Dziękuję serdecznie za uwagę i mam zaszczyt wrócić nagrodę honorową Narodowego Uniwersytetu Medycznego do profesora Roberta Galanzowskiego, ale muszę poczekać. Pana Roberta. Jeżeli mamy czas na dyskusję, chętnie odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo, panie rektorze, ale nie mamy czasu. Już w zasadzie o tej porze powinniśmy kończyć, jeszcze mamy dwa referaty.
Więc bardzo proszę teraz o przedstawienie doniesienia pod tytułem Experience of the Partnership between the Ministry of Health, the European Commission and World Health Organization supported by the government of Poland on medical evacuations of victims of Russia's war in Ukraine, which will be presented by Arman Kaczewem. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. To jest wspólny wykład od jeszcze z tego czasu, kiedy była zastępcą ministra i pracowała nad tematem medical ewakuacji, organizacji tej służby. I doktor Arman Kaczerian, właśnie jest kolega, koordynator programy. Dziękuję bardzo. Medevac. Бувають моменти, коли слова просто зайві, і їх бракує тих слів, тому кілька цифр для того, щоб ви мали орієнтацію, що насправді відбувалося і продовжує відбуватися в Україні. І це і демографічна криза, це катастрофічний вплив на стан здоров'я, це величезна кількість людей, які мають ампутовані кінцівки і потребують відповідної тривалої допомоги. Це зруйновані, знищені лікарні, пологові стаціонари. Це величезна кількість закладів в різних областях, від центральних до сходу України і заходу України. І ракетові атаки в нас є не тільки на сході, в Києві, Київській області, і не тільки на кордоні з Польщею, але й на границі з Румунією, на границі з Молдовою. І це ще раз говорить про ту реальну загрозу, якою є для світу, для Європи російська агресія і терор. Так, ми організували роботу шпиталів і, зокрема, дитячих для того, щоб створити безпеку для персоналу медичного і для наших пацієнтів. І це було великою загрозою для безперервного надання медичної допомоги. І, власне, історія організації медеваку, системи медичної евакуації, бекграунд весь полягав в тому, щоб в тих умовах, які були від 24 лютого 2022 року, забезпечити, продовжувати надання допомоги усім людям, які потребують. Було звернення від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до міжнародних організацій, до посольств з тим, щоб допомогти нам організувати евакуацію наших пацієнтів, які мають загрозу для життя. І, власне, була прийнята дуже важливі урядові, жундові рішення, і пан прем'єр, і Кабінет міністрів України особливо акцентували на забезпеченні надання допомоги. І це, зокрема, і законодавство, яке змінювалося, це велика кількість наказів Міністерства охорони здоров'я, які були видані в перші дні від 24 лютого. І я особисто маю пишаюся тим, маю защит великий в тому, що команда, з якою я працювала тоді в Міністерстві охорони здоров'я, в перший місяць ми написали біля 50 рекомендацій, протоколів для надання невідкладної допомоги. І доктор, професор Дубров вже згадував про протокол трансфузіологічної крові під час оперативних втручань, прямого переливання крові. Це працює, це рятує життя. І дуже велика увага була, власне, скерована на те, щоб організувати безподійну, безперебійну роботу наших закладів охорони здоров'я. Особлива увага була звернена і далі, це особливий пріоритет наш, здоров'я українських дітей, продовження їх активного життя. І перша дама України Олена Зеленська постійно на всіх міжнародних зібраннях говорить про велику важливість зупинити цю війну, зупинити агресію, оскільки це загроза не тільки для українських дітей. І про це свідчить нещодавно проведене дослідження міжнародне, британське, зокрема, дослідження про вплив війни на молодь, на дітей світу. Ми організували з 2 березня 2022 року програму Safer Ukraine, яка працювала для медичної евакуації дітей з раком. І
Було проведено біля до сьогоднішнього дня біля 30 медичних конвоїв. У Польщі створено завдяки підтримки і співпраці з професором Ленарчиком було створено хаб евакуаційний і у співпраці з командою St. Jude Hospital з Сполучених Штатів Америки ми змогли евакуювати дітей з раком. Біля 600 дітей безпосередньо зі Львова, куди з'їжджали, звозили дітей зі всієї України, і ще біля 500 дітей, які поїхали з допомогою благодійних організацій, і вони отримували і продовжують отримувати лікування в провідних європейських онкологічних центрах. Зі сторони Польщі, зі сторони першої пані Польщі, пані Агати Коргаузер-Дуда, першої пані України, пані Олени Зеленської, є постійний патронат цієї програми, і це програма, яка надзвичайно вплинула на розвиток дитячої онкології в Україні, звісно, на збереження життя наших дітей. Яким чином працювала загалом вся програма і працює програма медичної евакуації? І, звісно, це насамперед планування. Було чітко сплановані дії, визначена команда, яким чином ми рухаємося. В кожній області визначені центри, які забезпечували координацію цієї роботи. Також відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я, а також постановою уряду, постановою жонду нашого, визначено критерії, за якими ми скеровуємо на лікування за межі України по програмі взаємодії з Єврокомісією, з департаментом DG ECHO, DG Санте наших пацієнтів. Це поранення, урази, це опіки і обмеження, і дитячий рак, онкологія дорослого віку. Таким чином так працює механізм евакуації від ідентифікації пацієнта, верифікації, підготовки документів і переклад на англійську мову. І далі рухається пацієнт до евакуаційного хабу біля Жешова в Ясенці. І тоді транспортується практично усі країни світу. Біля 37 країн світу, включаючи обидві Америки, Євросоюз, звісно, Унію Європейську, приймають наших поранених в край важких станах. Використовуються різні методи евакуації, транспортування насамперед. І на цьому слайді з Zoom-конференції ви бачите, це команда з лівої сторони, команда колег зі сторони уряду Польщі, які допомагали нам організувати всю логістику і були надзвичайно залучені, особливо на старті організації цієї програми. Медичний хаб Ясенці працює, успішно працює, він дає можливість стабілізувати за потреби пацієнта, якщо є затримки ті чи інші в евакуаційних авіарейсах. Використовуються і автобуси. Сьогодні ми маємо 6 таких потужних реанімацій на колесах. 25 пацієнтів такий автобус здатний транспортувати. Це програма взаємодії Міністерства охорони здоров'я України, Єврокомісії, Норвегії, а автобус виготовлений на Вольво в Данії. Тобто зібралися докупи багато важливих людей і сьогодні маємо змогу транспортувати пацієнтів. Ми надзвичайно вдячні, звісно, і команді Міністерства охорони здоров'я, і людництва рятівничого, і шпиталів, які є в Польщі, і служби рятівництва медичного, і командам гуманітарним, які працювали медичним евакуаційним для того, щоб допомогти транспортувати наших пацієнтів від сходу України і до границь вже Польщі і далі. Сьогодні ми провели, така є статистика, фактично це евакуйовані пацієнти за квітень-грудень 22-го року 1600 і 1774 до листопада 23-го року. В структурі пацієнтів, яких ми транспортували за медичними показами, переважають травма, звичайно, велика кількість пацієнтів з опіками, з онкологією.
таким чином виглядає та кількість пацієнтів, які отримали лікування, які повернулися, і ця програма рухається далі. І проведено є опитування відповідне тих наших громадян, які вже повернулися з України, і вони з Європи, з Америки, з лікування, і вони висловлюють свої враження про те, яким чином вони задоволені від процесу отримання допомоги в країнах інших. Звичайно, що дуже важливо те, що є високий рівень задоволеності, і те, що наші люди високо оцінюють і забезпечення, і якість надання допомоги, і, звичайно, гостинність, і ті сервіси, які надаються при лікуванні в клініках європейських. Є певні, звичайно, виклики, які пов'язані з процесом евакуації, над цим ми працюємо далі. Я хотіла би кілька історій вам показати живих і наглядних, щоб ви розуміли, наскільки важливий ця допомога, наскільки вона відповідає тим засадам людяності, гуманності, які присутні нашим суспільством, на відміну від російського агресора. Цей хлопчик Роман зі Львова, він приїхав з мамою до своєї бабусі в 22-му році весною і пішов провідати з мамою відвідати медичний центр. І в цей медичний центр, в цей будинок прилетіла ракета «Кінжал», яка руйнує все, на живого не залишається фактично. Тоді загинуло 27 осіб, в тому числі діти, понад 200 осіб було поранених. Хлопчик був транспортований впродовж доби в Німеччину і отримав, донедавна він лікувався в Дрездені в клініці в опіковому центрі, тільки недавно повернувся в Україну і продовжує реабілітацію. Він навчається в школі, він займається бальними танцями. Мама загинула, на жаль, сім'я виховує дитину без мами. І фото є з дозволу родини, воно з доступу, тому я можу використовувати. Але це тільки одна дитина з багатьох, які отримали такі поранення і таке обличчя російської агресії. Це сім'я Степаненків. І в тому випадку, і в цьому випадку особисто я, і Арман, і команда Міністерства охорони здоров'я займалися питаннями логістики, евакуації. Нам було надзвичайно важливо знати точно, де ці діти є, і де вони лікуються, і хто ними займається. Сім'я Степаненків була поранена під час авіаційної атаки терористичної в Краматорську, в Донецькій області, на вокзалі. Там було в той час біля тисячі людей, які не могли рухатися далі через те, що була перебита колія і не було порушена евакуація людей зі сходу України. Ми забрали цю сім'ю з лікарні в Дніпрі Мечнікова. Тривалий час вона лікувалася у Львові, готувалася до протезування і була протезована в Сполучених Штатах Америки. Практично рік вони були в Штатах і сьогодні також повернулися і знайшли своє місце для життя у Львові в Україні. Це, власне, той трагічний випадок, про який говорив, згадував професор Колонсковський, завдяки, власне, Народовому інституту онкології, професору Мацієвському. Ми змогли повернути, не тільки повернути Аліну до життя, але і сьогодні вона продовжує реабілітацію і подальший повертається до життя у всіх сенсах. Ми вистояли, і ми стоїмо, медичний фронт, і Україна стоїть завдяки тим людям, які працюють, і завдяки потужній медичній допомозі, яку ми отримуємо з цілого світу. І ми ще раз не змучуємося повторювати і дякувати за цю допомогу. Нам дуже важливо, що ми отримали допомогу і безпосередньо для бюджету України, для бюджету закладів охорони здоров'я. Це і програма, сьогодні програма медичних гарантій в Україні фінансується за рахунок донорів, зокрема Світового банку і Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Це підтримка в різних інших програмах. І це, зокрема, підтримка для продовження роботи наших операційних, адже і лікарень, блекаути не відміняються. Зараз трошки затишилося, але ми свідомі того, що як тільки стане холодно, знову будуть такі прильоти і атаки. Але ми забезпечили наші всі салі операційні тими необхідними генераторами. Проводиться програма «Сонячна лікарня» для забезпечення альтернативного енергопостачання.
Професор Добро вже згадував за диджиталізацію. Я хотіла би акцентувати вашу увагу, що це надзвичайно важливо. І війна не зупинила цю роботу, яка почалася ще під час пандемії COVID-19. І сьогодні дуже багато сервісів, електронних, інтернет-ресурсів дає можливість нам також бороти російську агресію. Реабілітація надзвичайно на високий рівень піднімається сьогодні в Україні, і весь той досвід, який в боротьбі з травмами, в реабілітації ми сьогодні отримуємо, він дійсно є дуже важливий для розвитку охорони здоров'я. Евакуювати в Європу ми стали менше, тільки в край важких випадках, тому що дійсно система дає можливість розвиватися. Не зважаючи на російську агресію, Україна, Міністерство охорони здоров'я, наші шпиталі впроваджують інновації. Ми запустили розширений неонатальний скринінг генетичної патології. Сьогодні 21 нозологія діагностується в наших дітей. 140 тисяч таких обстежень вже проведено є. Ми продовжуємо розвиток трансплантації, які розпочали перед початком пандемії COVID, тому що в Україні трансплантації як такої не було взагалі. І сьогодні біля 700 прищепів, ви бачите, є проведено. І ця дівчинка – це дитина, яка вперше в Україні має трансплантоване серце від дитини до дитини. Продовжується закупівлі сучасного обладнання. Для нас надзвичайно важливим є той перелом європейської інтеграції України. Адже якщо повернутися в нашу історію, російська агресія почалася в 2014 році після того, коли людина, яка з прізвищем Янукович, відмовилася інтегрувати Україну в Європейський Союз, цивілізоване суспільство. І тоді, власне, розпочалася агресія Росії проти України, анексія Криму, окупація 7% території України. Сьогодні біля 20% території України є тимчасово окуповані. І це тимчасове явище, ми знаємо точно, що перемога буде за нами. Я хочу, завершуючи, запросити вас до програми міжнародного медичного партнерства. Ця програма міжнародного медичного партнерства є ініційована і розпочата, стартувала на саміті, на третьому саміті перших дам і джентльменів, який проводиться вже втретє в Україні. Господиною цього саміту є перша пані України Олена Зеленська. 25 шпиталів з цілого світу підписали такий меморандум про співпрацю з нашими українськими шпиталями. Ця програма є орієнтована на взаємний обмін досвідом, досвідченнями. Ця програма є орієнтована на підтримку і українських медиків, і взаємодію з закордонними медиками. Це програма для посилення менеджменту, для того медичного менеджменту в наших закладах охорони здоров'я, адже ми вдячні Європейському Союзу, Комісії Унії Європейської за те, що розпочинається вже юридичний процес інтеграції до Євросоюзу, і нам важливо, щоб ми йшли тою дорогою, яку ви пройшли вже достатньо багато років тому, щоб вона була, не перешкоджала ні розвитку інших країн і була на користь нам. Ми надзвичайно вдячні польському народу, уряду польському, президенту, президентській парі, всім медичним працівникам і всім простим людям Польщі за ту величезну сердечну підтримку, яку ми отримуємо від перших годин 24 лютого 2022 року. Це дало нам можливість стояти, це дало нам можливість рятувати наших людей, це дало нам можливість рятувати тих, хто які залишилися без житла, без праці і переїхали в інші країни. І особливо вдячна тим закладам, тим шпиталям, які надають допомогу і медичну, і консультативну, і допомагають нам навчати наших медичних працівників. І пане професор, пане ректоре, я хотіла, щоб колеги ваші бачили, що кров ректора Варшавського медичного університету також допомагає рятувати українців. Тут наш міністр і пан ректор донорами є. І робота ця продовжується, навчання персоналу є для нас надзвичайно важливе. І ці кадри, вони з тих тренінгів, тих школінь персоналу з рятувництва медичного, це із Хелмсу, це із
центрів екстреної медичної допомоги, і тут є співпраця також із Радою національної безпеки, ця робота продовжується далі, і ми дуже багато робимо для того, щоб наші медичні працівники мали силу, сміливість, можливість працювати і рятувати наше людське життя. Зупинимо разом цю агресію. Дякую. Dziękuję bardzo. Został nam jeszcze jeden referat przed przerwą. Właśnie, może prosimy, żeby pani minister pozostała. Pod tytułem The All-Ukrainian Mental Health Program, The Resilience Ecosystem of the Ukrainian People. Bardzo proszę. І ще один виклад, який стосується, власне, нашої програми, всеукраїнської програми ментального здоров'я. Я не планувала два рази виступати, тому деякі з Єнця можуть в мене повторюватися. Але ще раз нагадаю вам про те, що історія російської агресії триває не 20 місяців, а багато більше. Насправді, якщо повернутися в нашу історію, в нашу спільну історію, це вже і не одне століття. Але рухаємося далі. І на цьому відео питання «Ти як?», питання «Як си маш?», «How are you?». Діти звертаються до наших воїнів, до наших захисників, ці діти з Маріуполя. Ці діти, які в більшості втратили своїх батьків, ці діти, які перенесли дуже сильну психологічну травму і на свою реабілітацію працюють. І це відео показане було на нулі, там, де найскладніші бої йдуть, для того, щоб і підтримати наших воїнів, і для того, щоб ми не забували про те, що вони тримають над нами небо. Війна триває, треба перемагати. Війна принесла великі втрати в державу, і ці втрати стосуються не тільки втрат фізичних, ці втрати стосуються і втрат для психологічного, для психічного нашого здоров'я. Наші діти втратили дитинство, наші люди похилого віку втратили можливість догляду, людських умов, місце проживання свого постійного, роботи. І тому ми дуже добре розуміємо, наскільки важливий і великий вплив допомоги психосоціальної для того, щоб зберегти українців, зберегти українську державу. І цю допомогу психологічну, підтримку потребує дуже велика кількість громадян України сьогодні. Практично біля мільйона ветеранів у нас сьогодні є, а якщо говорити про тих людей, хто дотичні до війни, до ветеранів, то це біля 30% громадян України. І масштаби цієї допомоги надзвичайно є великі. Немає країни в світі, де діти навчаються у метро. У нас в Харкові, наприклад, це один з прикладів, одна з історій, організована школа в метрополітені для того, щоб оберегти дітей. Але це також є вплив на їхню психологічний статус, на їхню соціалізацію. Це перешкоджає їх звичному дитинству, і це забирає дитинство. Це також і медичні працівники, які в постійному величезному психоемоційному вигоранні, і це люди, працівники першого контакту. Це і служба надзвичайних ситуацій, це і поліція, це і пожежники, це і педагоги в школах. І ми, аналізуючи, усвідомлюємо, наскільки важливою є ціна нероблення. Якщо нічого не робити нам, то ми втратимо практично ціле покоління.
І це вплив є і в економічному сенсі, і це дослідження, які проведені і в Унії Європейській, що втрати психологічне здоров'я, проблеми психологічного здоров'я несуть на собою втрати біля 500% до бюджетів регіону. Ми розуміємо, що і знаємо з досліджень, що ціна впливу проблем психічного здоров'я, вона також впливає і на захворюваність. Це і величезні видатки на охорону здоров'я. Це зростання захворюваності опорно-рухового апарату, онкологічна, інфекційна захворюваність, репродуктивна сфера і тому подібне. Але в Україні, я думаю, ви прекрасно це знаєте також із попередньої історії своєї країни, психологічна підтримка, психосоціальна підтримка завжди дорівнювала психіатричній допомозі. І цей образ каральної совєтської психіатрії, на превеликий жаль, і до сьогодні ще є живий в багатьох наших закладах. І завдання, яке перед нами було поставлено, подолати ці стигми, подолати ті бар'єри, перешкоди, які є в нас, це і в тому числі і брак відповідно підготовлених кадрів. І яким чином працювати, що треба зробити для того, щоб подолати ці виклики, власне, і створена була всеукраїнська програма. Ми вирішили через первинну медичну допомогу інтервувати психосоціальну підтримку. Я не буду затримувати ваш час, ви прочитаєте. І обрана є програма Всесвітньої організації охорони здоров'я ВХО MHGAP для неспеціалізованої допомоги. На сьогоднішній день є підписаний меморандум. Ми працюємо з міжнародними партнерами, активно навчаючи лікарів первинної медичної допомоги. І вже з 23-го року до цього навчання залучені і працівники екстреної медичної допомоги, тобто медичного рятівництва.
вже біля 50 тисяч на сьогоднішній день пройшли онлайн-курс, він дуже активний, дуже цікавий, інформативний, точніше, і дає можливість опанувати нові компетенції, нові навики нашим колегам. В Національному фонді здоров'я, це наша Національна служба здоров'я України, яка відповідна до вашого НФЗ, є пакет програми державних медичних гарантій, яким фінансується робота працівників первинної медичної допомоги з надання психосоціальної підтримки. З 2024 року таке фінансування має надійти і на службу екстреної медичної допомоги для фахівців медицини рятівництва. Це величезна кількість працівників різних сфер, які проходять навчання з психосоціальної підтримки, і розгорнута є дуже активна інформаційна кампанія для подолання стигми, для подолання бар'єрів, звертатися людям за такою фаховою допомогою. Визначені урядові пріоритети, яким чином ми працюємо, достатньо багато зроблено, але перед нами ще дуже багато є проблем і викликів для того, щоб створити цю працюючу нову систему. Це є слайд з дослідження міжнародного, яке проведено самітом перших леді, про те, наскільки впливають проблеми здоров'я психічного на молодих людей. І, власне, завдання перед нами є поставлене, щоб той досвід, який ми маємо, травматичний досвід, переплавити в нову стійкість українського народу для того, щоб протистояти агресії. І ще раз, користуючись нагодою, хочу подякувати тим інституціям, які проводять навчання наших фахівців. Зокрема, в 23-му році завдяки опіці першої пані Польщі ми мали можливість навчати наших психологів і реабілітологів в військовому медичному інституті. А також на тому фото є курс для навчання працівників екстреної медичної допомоги, який організовував професор Волонсковський і Варшавський медичний університет для жінок-працівниць екстреної медичної допомоги за основним фахом і з питань психоемоційного профілактики відновлення. Це ресурси нашої всеукраїнської програми ментального здоров'я, який патронує перша пані України. І, власне, головне завдання, яке ми маємо перед собою, це не тільки врятувати Україну, не тільки врятувати життя, але подбати і про якість життя, адже добре розуміємо, що хронічний стрес, він породжує нові проблеми для здоров'я наших громадян. Ми відновимо Україну, ми відновимо все, відновимо людей наших, відновимо і Україну. Дякую за увагу. Dziękuję bardzo wszystkim wykładowcom. Były tak interesujące doniesienia, że nie zdecydowaliśmy się interweniować i ich skracać, w związku z czym mamy pół godziny opóźnienie. Ale w imieniu organizatorów jest to uzgodnione. Ogłaszam teraz Państwu pół godzinną przerwę kawową i spotykamy się tutaj za pół godziny, czyli o 13. Chciałam sobie się... Thank you.
Продолжение следует...